Dzień dobry, serdecznie witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu, które odbywa się w Domu Kultury Kadr przy okazji wystawy, jaką przygotowali studenci Akademii Sztuk Pięknych, wystawy pod tytułem To Prawda, ekspozycji, która dotyczy właśnie różnych aspektów prawdy, tego jak postrzegamy prawdę, jak postrzegamy kłamstwo, w jaki sposób poruszamy się w świecie, posługując się prawdą czy do niej dążąc. Tę wystawę zorganizowało stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie i również właśnie to stowarzyszenie zaprosiło mnie, a ja zaprosiłam moich gości, filozofów, do cyklu rozmów o prawdzie. Dzisiaj moimi gośćmi jest pani dr Magdalena Gawin z Uniwersytetu Warszawskiego Dzień dobry. oraz profesor Grzegorz Szulczewski z Warszawskiej SGH. Dzień dobry. Tematem tej rozmowy będzie temat, myślę, taki dzisiaj poruszający nas wszystkich na co dzień, ponieważ chcemy mówić o prawdzie, ale również o kłamstwie, jako przeciwieństwie prawdy, jako pewnym takim narzędziu, którym się no, właściwie wszyscy posługujemy chcąc, nie chcąc, nawet jak bardzo nie chcemy, prędzej czy później każdy z nas gdzieś zdarza nam się po prostu skłamać. Ale też kłamstwem w takim szerszym kontekście polityczno-publicznym, ponieważ chcemy również poruszyć temat tego, że funkcjonujemy dzisiaj w rzeczywistości postprawdy i jesteśmy właściwie na co dzień atakowani przez wiele wiadomości, których albo nie umiemy zweryfikować, albo nie chcemy zweryfikować, albo one są wręcz wiadomościami celowo fałszywymi, fake newsami. Więc ta rzeczywistość nasza obecna jest bardzo przez to taka dla nas często pełna pułapek. I stąd moje tutaj pytanie do gości. W poprzednim nagraniu rozmawialiśmy z panem Tomaszem Mazurem i z panią Marią Onyszkiewicz o kryteriach prawdy, o różnych koncepcjach prawdy. A jak możemy odróżnić, czy da się tak łatwo odróżnić w rzeczywistości właśnie publicznej prawdę i kłamstwo? Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy tak dużo właśnie mediów, które nas tym To znaczy, wydaje mi atakują. się, że dobrze jest zacząć od takiego pomysłu czy takiej interpretacji autorstwa Hanny Arendt. Ona w takim krótkim tekście Prawda i polityka stwierdziła, że prawda jest w gruncie rzeczy warunkiem polityki, ale w dość przewrotny sposób. To znaczy, z jednej strony decyzje polityczne są związane z opiniami politycznymi. One nie mają tak naprawdę nic wspólnego z prawdą. Po prostu decyzja dotycząca na przykład tego, jaki nie wiem, będziemy mieli system podatkowy, ona będzie i powinna wynikać z przekonań politycznych, pewnych założeń, także aksjologicznych, czyli takich, które dotyczą naszej sfery wartości, naszej wizji społeczeństwa i tak dalej. I tu cechą sądów politycznych, tych opinii politycznych, nie jest to, czy one są prawdziwe czy fałszywe, tylko czy one są słuszne bądź nie, tak? Natomiast prawda jest o tyle warunkiem polityki, że aby sformułować jakiś pogląd czy opinię właśnie polityczną, to dobrze opierać się na jakiejś wiedzy. Więc pewnym ukrytym założeniem, no współcześnie chyba ukrytym niestety, ale takim ukrytym założeniem, które zarazem leży u podstaw także nowoczesnej formy politycznej, jest szacunek, czy też założenie szacunku i autorytetu nauk, tak? Rozmaitych, które będą nam oferowały rozmaite teorie, one także będą dostarczały nam wiedzy na temat faktów rozmaitych. W związku z tym odpowiedzialna działalność polityczna właśnie powinna być oparta z jednej strony na szacunku do wiedzy naukowej, na gruncie której powinniśmy właśnie tworzyć jakieś opinie, one wciąż będą się różniły, bo z prawdy nie będą wynikały wprost opinie polityczne, one mogą się różnić siłą rzeczy, ale zdaje się, że przedmiotem sporu powinien być namysł,
nad naszymi przekonaniami właśnie politycznymi, tymi opiniami politycznymi. Natomiast ten spór ma szansę być, powiedzmy, w miarę produktywny, jak sądzę, w sytuacji, w której przynajmniej zgadzamy się co do pewnej infrastruktury, mamy zgodę co do faktów, tak, bądź teorii naukowych, tak, więc to wydaje mi się, że od tego można zacząć. Ja tutaj chciałem właśnie trochę sprawę skomplikować. Tak właśnie robią filozofowie. Tak, co tak. No i oczywiście zaczynają od początku albo prawie od początku, więc chciałem zacząć od tego, co jest zapewne znane, a mianowicie mamy opowieść Platona o jaskini. I w tej opowieści. To ciekawe, przepraszam, że na chwilkę wejdę w słowo, bo już w poprzedniej rozmowie też się pojawił i jestem pewna, że pojawi się też w następnej, bo jednak jest to jakiś fundamentalny ten mit Platona. I właśnie tutaj mamy taki obraz osób, które są przykute do siedzisk i patrzą się na ścianę jaskini. I tutaj Platon pokazuje, że no, trzeba dokonać pewnego intelektualnego trudu, żeby wydostać się z tych kajdan, wyjść na zewnątrz i zobaczyć obraz świata, jaki jest. Natomiast ci więźniowie no, zdają się tutaj na to, co im jest bezpośrednio dane, przekazywane, czyli właśnie te cienie rzeczy, które są rzucane na ścianę jaskini. I to jest jakby taka opowieść, która przez tyle wieków tutaj jest konstrukcją właściwie całej naszej kultury i cywilizacji, ponieważ polega na tym, że prawda nie jest bezpośrednio dana. Trzeba ją dopiero zdobyć w trudzie wysiłku intelektualnego, w krytycznym myśleniu. I Platon mówi tutaj o paidei, czyli o wychowaniu. Natomiast to jest jego wersja, czy bildung, po niemiecku kształcenie właśnie, żeby dojrzeć to, co jest właśnie tą prawdą. Natomiast to jest bardzo optymistyczna wersja Platona. Natomiast współcześnie możemy ten obraz, ja często ze studentami go tutaj przerabiam, na zajęciach prowadzimy dyskusję. Jeżeli tę ścianę zastąpimy ekranem iPhone'a, to wtedy sytuacja się radykalnie zmienia. Dlatego, że tutaj w tym iPhone'ie pojawiają się no, pewne, powiedzmy, możemy to nazwać quasi wiadomościami, które jednak nieraz nie mają zupełnie żadnego związku z rzeczywistością. Są pewnym konstruktem i w związku z tym, że sama ta technika medialna, czyli właśnie telefony komórkowe, iPhone'y, wymagają bardzo zwięzłej formy polegającej na jakichś komunikatach, to od razu tutaj jest wykluczona jakaś refleksja, jakieś przedstawienie szerszej perspektywy. Właściwie wszystko jest tutaj związane z grą na emocjach, wywoływaniem pewnych emocji, które mają potwierdzać pewne stanowisko. Te stanowisko z kolei jest tworzone i tutaj jest bardzo ciekawa historia, że jesteśmy jednak istotami stadnymi. To znaczy, że tworzą się pewne społeczności, które właśnie społeczności internetowe, które
tylko mają takie poglądy, jakie właśnie pasują jej członkom. Czyli w ogóle nie ma żadnej szerszej perspektywy, jakiejś refleksji. Ja tutaj takie brzydkie sformułowanie, kokon informacyjny, czy bańka też jest często informacyjna. Czyli tutaj zamiast prawdziwości jest kategoria oglądalności. Ile dana informacja uzyska lajków. I to oczywiście prowadzi do tego, że no właśnie ten nasz temat wiodący, prawda, kłamstwo, postprawda, tutaj możemy powiedzieć coś takiego, że tutaj nie mamy właśnie już tej kategorii prawdy, dlatego że nie ma dotarcia u tych ludzi do rzeczywistości. Także kłamstwo, co jest ciekawe, zakłada świadomość pewną. Natomiast ci ludzie są szczerzy w tym, co robią. W głoszeniu tych swoich takich poglądów. Tak. Czyli tutaj ta postprawda nam się właśnie ujawnia jako po prostu już niedbanie o fakty, o samą rzeczywistość, tylko umacnianie pewnego obrazu świata, prawda? I to oczywiście wpływa na politykę. Wpływa na politykę, że także te środowiska kompletnie się zamykają i nawet bardzo drastyczne fakty, które zachodzą, no one są interpretowane według pewnych schematów. Ja może tutaj nawiążę zarazem do tego, co pan profesor powiedział, jak i do wcześniejszej wypowiedzi pani doktor, jakoś postaram się je połączyć, bo z jednej strony przywołała pani Hannę Arendt, a z drugiej strony tutaj bardzo ucieszyłam się z tego takiego podkreślenia, czym jest ta postprawda i ta rzeczywistość, w której żyjemy, właśnie, że jest jakimś też celowym zafałszowywaniem i właśnie różni się od tego, co Platon opisał w jaskini, bo tam jednak cienie były cieniami rzeczy samych w sobie, a tu mamy jakieś celowe konstruowanie po prostu nieprawdziwego obrazu rzeczywistości. A jak postaram się połączyć to w taki sposób, to znaczy celowo na początku powiedziałam zarazem o życiu politycznym, jak i publicznym, właśnie chciałam powiedzieć obywatelskim, bo u Hanny Arendt to życie obywatelskie obejmuje, czy jakiś taki obowiązek obywatelski, właśnie to, że jesteśmy zanurzeni w polityce, obejmuje właśnie każdą dziedzinę naszego życia, każdego naszego dotyczy wyboru. I ważne jest, żebyśmy potrafili jednak rozpoznawać rzeczywistość, czy jakieś mieć kryteria prawdy, żeby dokonywać tych wyborów właściwych właśnie, żeby nie poddawać się jakiemuś fałszywemu obrazowi rzeczywistości. I teraz pytanie, no właśnie, skoro żyjemy w świecie tak szczegółowo opracowywanym przez wiele nauk, no i trudno być omnibusem i znać wszystko, jakie drogi wybrać, żeby jednak stanąć na tym fundamencie, powiedzmy, naukowym, o której pani doktor mówiła wcześniej, czy jakoś podeprzeć się tą nauką i nie zgubić się w tym gąszczu wyników naukowych, a zarazem no, umieć właśnie dotrzeć do tej rzeczywistości samej w sobie, nie być po prostu tym człowiekiem, który no, jakby przesłania mu rzeczywistość właśnie ten ekran smartfona z tymi konstruktami już gotowymi, przygotowanymi przez jakieś, nie wiem, spin doktorów na przykład. Znaczy, prawdę mówiąc, wydaje mi się, że ten problem jest bardzo, bardzo trudny, niezwykle złożony i sama na przykład zajmuję taką postawę, być może tutaj się pospieramy, że wydaje mi się, że za sytuację, w której faktycznie pojawiają się te bańki informacyjne i tak dalej, stoi problem strukturalny. To znaczy, ja bym nie przenosiła tej odpowiedzialności na obywateli wprost, po prostu dlatego, że współczesna nauka, my o tym wiemy, bo też jakby jesteśmy naukowcami, jest oparta na naprawdę
bardzo dużej specjalizacji no właśnie. I jest bardzo, bardzo złożona do tego stopnia, że my na przykład specjalizując się w jakiejś dziedzinie, no siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie, w szczególności, że każda z tych dyscyplin się niezwykle rozwinęła, mieć dostępu do wiedzy pewnej dotyczącej innej dyscypliny, chyba że mamy skąd inąd wiedzę, skąd ją zaczerpnąć. Czyli na przykład mamy informacje rozmaite dotyczące pandemii. I teraz rozgrywał się w świecie naukowym jakiś proces, czyli naukowcy sami musieli opracować, co trwało, prawda, wiedzę na temat czy teorie dotyczące pandemii, przewidywań, jak ona będzie przebiegała i tak dalej, i tak dalej. No i ci naukowcy sobie w sposób niezależny, choć pewnie pod pewną presją, pracowali. I teraz ja się nie znam na tym, tak? Czyli ja z jednej strony, jako osoba odpowiedzialna, jak sądzę, i racjonalna, to ja jestem gotowa im wszystkim zaufać, dlatego że praca naukowa opiera się na dyscyplinie. To są reżimy. My wszyscy podlegamy tym reżimom. Ci wszyscy naukowcy naprawdę przestrzegają, czy starają się przestrzegać tych wszystkich procedur. Ja jestem gotowa im zaufać. Tylko że jest problem strukturalny. My nie mamy wprost dostępu do wiedzy. To znaczy jest tak dużo źródeł informacji i my nie mamy żadnej informacji z poziomu meta, takiego wyższego poziomu pod tytułem ten ośrodek jest trafny, ta publikacja jest, stanowi wynik tych badań. Tutaj można znaleźć podstawowe kierunki interpretacyjne danej sytuacji, prawda? Czyli jak ja bym chciała się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan badań, to jestem w trudnej sytuacji, ponieważ nie specjalizując się w tym, nie mam wprost dostępu do informacji o tym, gdzie poszukać tej informacji. A też umówmy się, informacje czerpane współcześnie z mediów nie są do końca wiarygodne, po prostu dlatego, że dziennikarze też nie mają tej wiedzy. Prawda? Też nie mają tej wiedzy. Więc jest problem bardzo głęboki, strukturalny i wydaje mi się, że tutaj to polega z jednej strony na tym, że właśnie te współczesne nauki się bardzo wyspecjalizowały, jest mnóstwo ośrodków i sami naukowcy po prostu, trzeba naprawdę głęboko siedzieć w danej dziedzinie, żeby wiedzieć co i jak i co się dzieje. A drugi problem jest taki, że przestały działać takie mechanizmy, które Michel Foucault nazwał reżimami prawdy. To znaczy on uważał, że po prostu tkwiły pewne reżimy porządkujące dyskurs. I on oczywiście opiewał, że to jest ograniczenie, pewna przemoc, coś tam, ale jednocześnie to sprawiało, prawda, że mieliśmy dyskurs, w ramach którego widzieliśmy, gdzie jest nauka, kto jest naukowcem, jakie teorie są dominujące i tak dalej. Współcześnie my tego nie mamy. Nie ma prawa prasowego na Facebooku. Tak? Nie ma żadnej odpowiedzialności za opublikowane treści. Wiemy, że treści, ich publikacja i dystrybucja, to wiemy współcześnie, ostatnio właściwie, podlegają zarządzaniu za pośrednictwem algorytmów, które są nastawione na to, żeby antagonizować, czyli prawda, czyli są ludzie, którzy powiedzmy nawet w dobrej wierze. Nie tyle ta prawda jest istotna, co właśnie pewne właśnie antagonizowanie emocji. Tak, tak. Prawda? Dokładnie, prawda? Czyli jest jakaś struktura, czy niezależnie od tego, czy ludzie mają dobrą wolę, czy złą wolę, czy są racjonalni, czy są nieracjonalni, to i tak wpadają w system, w ramach którego mają kłopot z dostępem do wiedzy obiektywnej, tak? My wszyscy go mamy. I w dodatku są torpedowani informacjami, które mają ich wzbudzić w nich afekty, emocje i w dodatku negatywne. Tak? No, panie profesorze, a pan studentom, czy przyszłym studentom, co zaleca w takiej opresji? No bo właśnie jest sytuacja opresyjna. To dobre rzeczywiście pytanie. Wydaje mi się, tutaj jeszcze jeden bym może taki nowatorski termin wprowadził. Mam nadzieję, że nie jest on nowotworem. To jest bulimia informacyjna. Czyli no tutaj współcześni ludzie no chcieliby jak najwięcej uzyskać informacji o świecie i oczywiście no one będą bardzo powierzchowne, te informacje w związku z tym. Tutaj ta ilość nie przechodzi w zupełnie w jakość.
Jedna rzecz, no to druga rzecz to jest jednak pewne intelektualne lenistwo, które nas opanowało, kiedy mamy właśnie iPhone'a i mamy tam teraz asystenta jeszcze w dodatku, który nam wszystkie gorzej, nawet przed zadaniem pytań on już udziela odpowiedzi. Czyli to jest ta druga historia. Ja rzeczywiście, mając doświadczenie akademickie, no tutaj badam ten fenomen świadomości młodych ludzi i ona jest, no, ilość informacji, jaką zbierają i starają się operować, tworząc pewne argumentacje, no jest dosyć mała i rzeczywiście można nawet w tych warunkach, jeżeli mamy tutaj, koleżanka mówiła o pandemii, prawda, to można byłoby dotrzeć, ale jest coś takiego, że w grupie pojawia się jakiś news i to wystarcza. Właśnie co ja zalecam studentkom, których uczę. Pierwsza rzecz to zredukować te pola i rzeczywiście jakoś rzetelnie zająć się zbieraniem informacji i formułowaniem samodzielnych sądów. To jest coś takiego, stoicy mówili, nie zajmuj się rzeczami, które od ciebie nie zależą. Prawda? To redukuje nam tutaj te całe pole. I chodziłoby o taką rzeczywiście taką rzetelność i to nie wymaga dużego wysiłku, jeżeli nie będziemy skupieni na wszystkim. To zresztą było już w czasach Heraklita. On był w mieście portowym, gdzie przybywało bardzo wiele ludzi z różnych kultur i tworzono taką wiedzę na temat całości świata. I to był dla niego zgiełk, który wcale nie prowadził do tego, że można osiągnąć mądrość, dotrzeć do jakiejś istoty rzeczy. Czyli tutaj rzetelniej, mniej i wtedy może odsłoni się pewna istota rzeczy. A druga sprawa to, jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, bo tutaj trudno, tutaj wszyscy mamy maseczki i tak dalej, trudno oderwać się od tej pandemii. Tutaj koleżanka zresztą mówiła o tym, to trzeba sobie zdać na początku sprawę z tego, że no istotą naszego życia jest przebywanie w sytuacjach niepewnych, że nie posiadania całości wiedzy. No i w związku z tym ja polecam, ale to ze względu na to, że prowadzę zajęcia z etyki, po prostu etykę ryzyka, która była rozwijana już od czasów nowożytnych, gdzie pokazywano tą sytuację, że no, w czasach niepewnych pewne działania mogą mieć dobre skutki, ale też uboczne skutki mogą być złe. Jak podejmować w tej sytuacji właśnie dobre wybory? To jest coś takiego, co tutaj radzę studentom i studentkom. No ja bym jeszcze może dodała, właściwie rozwijając troszeczkę, ale tylko moment, bo jeszcze chcę dać głos pani doktor Magdzie Gawin, bo od razu mi się skojarzyło to zawołanie Kanta, prawda, sapere aude, myślcie samodzielnie, bo to jest chyba dzisiaj taka, no właśnie, droga czy podstawa, kiedy jesteśmy zasypywani tym zgiełkiem, tak, właśnie, tak, jak tak. Tutaj pan profesor powiedział, tak jak Heraklit był zasypywany, to my też dzisiaj jesteśmy zasypywani i może to samodzielne myślenie, to znaczy takie, które właśnie chce dojść do jakiegoś rozumienia, chce rozpoznać, w związku z tym pewne rzeczy bierze w nawias, pewne odrzuca, stara się wyselekcjonować jednak to, co jest no, w tym całym szumie prawdziwe. No jest to niezwykle trudna droga, ale
No, ale jest to jakaś droga, którą można podążać, nie, prawda? Nie jest to jeszcze jakby rzecz zamknięta dla nas, nie jesteśmy jeszcze tak zgubieni, powiedziałabym. A mam pytanie jeszcze do pani doktor, bo wspomniała pani Foucaulta i ten reżim prawdy. No, tam u niego to jest trochę związane jednak z taką przestrzenią władzy, prawda? I teraz zastanawiam się, bo dzisiaj mamy często te dyskursy publiczne właśnie, które przeradzają się w takie antagonizmy, spory, dlatego że moje wrażenie jest takie, że nie tyle dążymy do jakiegoś wkładu, do dobra, nie wiem, wspólnego, do wspólnego poznania, co raczej do takiego posiadania wpływu, czyli właśnie władzy. Więc może jest konieczna ta zmiana nastawienia, z tego, że niepotrzebny nam jest ten, że niekoniecznie musimy dążyć do posiadania wpływu, co do tego właśnie, żeby przyczyniać się do wkładu, prawda? Do tego, żeby od siebie dać coś dobrego, nie wiem, społeczeństwu czy wspólnocie, w której jesteśmy. To znaczy, to też mi się wydaje, że to jest po prostu dość złożony temat, bo... Jeszcze go poruszymy w następnej rozmowie, gdzie będziemy szczególnie mówić o obszarze politycznym i o pewnie właśnie tych koncepcjach. Tak, bo to chodzi o to, że zasadniczo oczywiście to przekonanie, takie twierdzenie wydaje mi się być dość bliskie, tak? To znaczy, że tworzymy jedno społeczeństwo, jesteśmy też częścią świata, a propos stoicyzmu. Stoicy promowali taką wizję kosmopolityczną, ale to był taki kosmopolityzm umiarkowany, to znaczy żyjemy tu, a zarazem w świecie. I wydaje się, że taka postawa, w ramach której z jednej strony uważamy na ten chaos, i bardzo mi się przyzna podoba to, ten termin bulimia informacyjna, bo on jakby sygnalizuje kompulsywność tych zachowań, tak, prawda? To znaczy to, że zdając się na przykład na informacje dostarczane przez Facebooka i wszystkie te bodźce, popadamy w pewien stan chyba niezbyt zdrowy dla naszej psychiki po prostu. Poza tym, że to nas trochę wprowadza w błąd, to jeszcze dodatkowo te informacje nie są, nie tylko nie są oddzielone, ale wręcz są właśnie bardzo mocno afektywne, czyli jakby wzbudzają emocje. I to jest bardzo jakby psychicznie obciążające. Znaczy jeszcze nadal można nazwać takie wiadomości informacjami, no właśnie, bo to jest... Właśnie, pytanie. Tak. Jakby to jest oczywiście taki proces, który został już opisany przez frankfurtczyków i oni na przykład mówili, że reklamy, informacje zmieniają się, znaczy oni pisali o reklamach, że nie, że filmy i tego typu przekazy zmieniają się tak naprawdę w reklamy. Reklamy, postać. I wydaje się, że informacje też zaczynają na nas wpływać na poziomie tożsamościowym właśnie, czyli ingerują trochę w naszą konstrukcję, więc jakby w tym sensie zatrzymanie się na moment wydaje się być dobrym rozwiązaniem, oraz taka postawa, w ramach której chcemy po prostu działać na rzecz dobra innych, tak, nie tylko swojego również, aczkolwiek a propos właśnie Foucault, wydaje mi się właśnie, że jakby w tym sensie ten problem jest głębszy, bo Foucault opisywał świat, w ramach którego mamy ową władzę suwerenną. On już trochę opisywał, że to zaczyna być władza trochę nikogo. Natomiast wydaje się, że ta władza nikogo zaczęła się faktycznie bardzo rozwijać i że mamy na przykład do czynienia z władzą kapitału wielkiego, nad którym nie mamy kontroli. Pojawia się ten media społecznościowe Facebook. Kto kontroluje Facebooka? Tak? Nikt. Tak? Nikt. Prawda? Czyli jakby Foucault jeszcze opisywał taką rzeczywistość, gdzie nawet władza legalna albo my mamy jakiś wpływ. Natomiast teraz jest tak, że to wszystko jest rozproszone, są różne ośrodki władzy tak naprawdę i wydaje się, że ludzie dążąc do pewnego opanowania przestrzeni, najzwyczajniej w świecie chcieliby się poczuć bezpiecznie, właśnie widząc i będąc torpedowanymi przez cały czas jakimiś informacjami o lęku, kryzys klimatyczny, prawda? Młodzi ludzie pragną walczyć o to, tak? Gdzie jest przestrzeń dla nich do walki? Mamy zjawisko depresji klimatycznej. Tak, tak, prawda? No bo, ale to z czego ta depresja? Z braku sprawczości, bo można pójść na ulicę, tak jak właśnie Greta, prawda? Ona mnóstwo rzeczy zrobiła, pod wieloma względami sprawcza, tak? W takim sensie angażowania. Ale co się stało na poziomie praktycznym? Jakie decyzje zapadły? Prawie żadne. Nie? Więc jakby wydaje się, że to pragnienie opanowania też wynika z bezradności, która bezradności takiego poczucia, że są bardzo ważne sprawy do załatwienia.
Ale nie jest załatwione ad vocem, tak? Znaczy, ja tylko chciałem tutaj uzupełnić, bo pani bardzo ciekawe tutaj zadała pytanie, czy to są jeszcze informacje. Tu można byłoby też taki słowny kalambur, znaczy tak to rozwinąć, informacja, czyli to jest do kogoś skierowane, ale ma tutaj intencję formowania tej osoby, prawda? To jest jedna rzecz, a druga to media. Media to miały być pewne środki transmisji. Okazało się, że one no, kreują rzeczywistość. Także tutaj też ciekawa sprawa z tym językiem, co się stało, prawda? Tak samo jak słowo korporacja, która ma czcigodny swój charakter średniowiecznej wspólnoty uczonych na przykład, tak? Czy rzemieślników, teraz jest korporacją. Także biznesową. Także to jest. No, jakby... Informacja też ma takie źródło słów właściwie już średniowieczne, prawda? Kiedy ta właśnie forma, czyli istota jakiejś rzeczy jakby wprowadzana była do umysłu, czy jakoś przez umysł, prawda, odbierana, więc te szlachetne źródło słowy, dokładnie. Te szlachetne pochodzenia zupełnie zostały dzisiaj wypaczone, można powiedzieć. Z tym, że żeby nie kończyć naszej rozmowy. Poprosimy jakoś optymistycznie. Pesymistycznie, to ja muszę się przyznać, że jestem katastrofistą, no to optymistycznym katastrofistą, czyli jak to jedno z drugim połączyć. No jest kiedyś w jakiejś gazecie przeczytałem taki tytuł, który bardzo mnie ujął i skierował właśnie ku wyznawaniu tych poglądów katastroficznego optymizmu, który brzmiał w ten sposób, że wszystko jest tak zwariowane, że nawet zaczyna mi się podobać. No to ja bym chyba przejęła również tę koncepcję na własny użytek. I myślę, że to jest bardzo dobre zakończenie tej rozmowy, bo jednak faktycznie wprowadza jakiś taki dystans może też, ale zarazem dystans, który nie oddziela nas od tego świata i chęci poznania go, rozumienia, tylko po prostu właśnie pozwala nie zwariować. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz moimi gośćmi była pani doktor Maria Gawin z Uniwersytetu Warszawskiego, Magda Gawin z Uniwersytetu Warszawskiego. I pan Grzegorz Szulczewski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. A ja zapraszam wszystkich z Państwa również do obejrzenia wystawy To Prawda w Domu Kultury Kadr w Warszawie. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Dziękujemy.